Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan Piotr Wołowicz, starosta Górowski. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Wchodzi ten komisarz do starostwa, czy nie wchodzi? Wie pan, no to jest jak gdyby pytanie nie do mnie. O tym decyduje przede wszystkim wojewoda, który jest wnioskodawcą, i później pani premier. Ale wisi nad panem jak ten miecz Damoklesa od paru miesięcy. Ja bym powiedział nawet, że od paru lat, bo generalnie odkąd pracuję w starostwie, chyba nie ma takiego kwartału, żeby ktoś nie wieszczył, że zaraz albo wejdzie komisarz, albo będzie rozwiązanie powiatu, więc to nie jest jak gdyby sytuacja nowa. Z tym, że teraz jest troszeczkę inny etap, bo rzeczywiście pan wojewoda już, korzystając z możliwości ustawowych, właściwie ze swojego nawet obowiązku, a nie prawa, wystąpił do nas w trybie nadzoru właśnie nad samorządami o wyjaśnienie pewnych kwestii, dlatego też ta sytuacja jest bardziej sprecyzowana niż te poprzednie. To jest tylko kwestia trybu nadzoru, czy to jest też kwestia polityczna? Dla mnie jest to kwestia na razie tylko i wyłącznie trybu nadzoru, ponieważ te pytania, które pan wojewoda do nas przesłał, są skierowane na podstawie właśnie ustawy o samorządzie powiatowym, rozdziału dotyczącego nadzoru nad samorządem, i one dotyczą kwestii funkcjonowania powiatu, więc dla mnie jest to oczywiste, że w związku z tą ustawą i z tym trybem mamy taki obowiązek panu wojewodzie odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości, jakie ma dotyczące właśnie nadzoru. I nie ma to nic wspólnego z tym, że pan jest akurat człowiekiem Platformy Obywatelskiej, a rządzi PiS? Mam nadzieję, że nie. A jeżdżą ludzie do wojewody z PiSu? Dochodzą do pana takie głosy? Wie pan, tego nie wiem. Głosy oczywiście dochodzą. Nie jestem w stanie tego zweryfikować, nie mam takiej potrzeby. To nie jest tak pewnie, że pan wojewoda śledzi na bieżąco sytuację w powiecie górowskim i wysuwa takie właśnie wnioski, jakie wysunął w tym piśmie. Pewnie te informacje skądś musi posiadać i pewnie one są z powiatu górowskiego. Pan wojewoda zaniepokojony jest czym? Przede wszystkim waszym zadłużeniem. Pan wojewoda jest zaniepokojony finansami w kilku jak gdyby wątkach, które w tym piśmie przedstawił, dotyczącymi planu naprawczego, możliwością spłaty zadłużenia, no i generalnie samą sytuacją, w której to zadłużenie powstało i teraz według oceny pana wojewody jest pewnym zagrożeniem do realizacji tych podstawowych zadań, jakie powiat ma. Pan wojewoda, szczerze mówiąc, jak właściwie, nie widzi szansy dla was na wyjście z tego klinczu, tak już można powiedzieć? Nie, myślę, że to nie jest tak sformułowane w tym piśmie. W tym piśmie są pewne wątpliwości, które myślę, że naszą odpowiedzią rozwialiśmy, i one dotyczą możliwości realizacji programu naprawczego, który w pewnym etapie jednym z zadań, które były tam zapisane, nie zostały zrealizowane. W związku z tym wątpliwości pana wojewody, czy ten program naprawczy rzeczywiście uda się zrealizować. A pan odpisał, że oczywiście nie ma problemu. Odpisaliśmy bardzo szczegółowo i bardzo precyzyjnie przede wszystkim, skąd te problemy się wzięły, ponieważ te wszystkie informacje wcześniej w Urzędzie Wojewódzkim były, ale to dotyczyły jeszcze poprzedniej kadencji innego wojewody, więc mogę to zrozumieć, że obecny wojewoda nie zna tej sytuacji, więc tę sytuację żeśmy wyjaśnili i wyjaśniliśmy też, co zrobiliśmy, żeby tej sytuacji, która nagle na nas spłynęła, zapobiec w taki sposób, że stworzyliśmy nowy harmonogram spłat, nowe podpisaliśmy umowy dotyczące spłaty tych zobowiązań i na dzień dzisiejszy są one na tyle stabilne i na tyle możliwe do realizacji, że nie zagrażają temu, żeby powiat mógł realizować swoje zadania. Spłacacie na bieżąco? Spłacamy wszystkie zobowiązania na bieżąco, nie ma żadnych zaległości i oprócz tego realizujemy wszystkie zadania. 27 milionów długu przy 36 tak. milionowym budżecie, to jest pętla na szyi, bo to jest już, kiedyś była taka granica bezpieczeństwa, jeżeli idzie o ustawę, i tu już jest przekraczona. To była granica, która mówiła o tych 60% i przede wszystkim o możliwości bieżącej spłaty. Dzisiaj zupełnie inaczej są to wskaźniki wyliczane, ponieważ to są indywidualne wskaźniki dla każdego samorządu. I te zobowiązania oczywiście w samej liczbie, one robią wrażenie i są bardzo duże, ale to są zobowiązania rozłożone na wiele, wiele lat i przede wszystkim najważniejsze jest możliwość spłaty rocznej danej raty, czy też danej części zobowiązania. To rocznie to ile jest, panie starosto? I tutaj akurat jest to dosyć stabilne. Jest kilka rzeczy, które my spłacamy, bo oprócz tego, że spłacamy te, które wynikały właśnie z wyroków sądowych, przede wszystkim dotyczących Hameko i dotyczących budowy nowej siedziby Straży Pożarnej, te, które najbardziej zachwiały budżetem,
Są też oczywiście kredyty z poprzednich kadencji i te kredyty, które zostały przejęte przez powiat po likwidacji już SP ZOZ-u i to jest no, kilka milionów rocznie. Łącznie wszystkiego, co musicie po prostu wsypać w tę dziurę, która się nazywa dług. Może powiem, żeby to bardziej zobrazować, ile spłaciliśmy przez ostatnie lata. Chociażby na przykład w ciągu tej kadencji, której, od której ja jestem teraz dwa lata i poprzedniej czwartej, to są zobowiązania właśnie te, o których mówiłem, z wyroku wynikającej ze spłaty. I doliczając do tego dotację, którą otrzymaliśmy na zobowiązania publiczno-prawne po SP ZOZ-ie, to jest roczny budżet powiatu, czyli ponad 30 milionów złotych. W ciągu 4 lat. W ciągu ostatnich 4 lat. I w tym roku 1/4 kolejna zostanie tak zrzucona. Znaczy w tym roku to już są kwoty wynikające z harmonogramu, ze względu na to, że są rozłożone na wiele, wiele lat. One są dużo mniejsze, ale to jest kwota dużo ponad 1 000 000 złotych. A na jakąkolwiek pomoc taką dużą publiczną możecie liczyć? Bo wiem, że są miasta w Polsce, które szukały takich dojść do rządu, żeby w nadzwyczajny sposób otrzymać pieniądze. To jest też jedno właśnie, jeden z zarzutów, które pan wojewoda w swoim piśmie przedstawił, że w momencie, gdy składaliśmy taki wniosek do Ministerstwa Finansów o taką pożyczkę właśnie z budżetu państwa i minister finansów nam odmówił przyznania takiej pożyczki. Pan wojewoda nam zarzucił w swoim piśmie, że powtórnie nie staraliśmy się o tą pożyczkę. Niemniej jednak no, z tej odpowiedzi ministerstwa wynikało, że jeżeli samorząd ma inne możliwości zaciągnięcia takich środków, żeby spłacić swoje zobowiązania, czy to w kredyty komercyjne, czy też sprzedaż nieruchomości, to należy do końca wykorzystać te możliwości. Jak już ich nie ma, to wtedy jest taka możliwość. Oczywiście to jest kwestia siły. No, trudno porównywać powiat górowski na przykład do województwa mazowieckiego, gdzie w tym samym czasie zwracaliśmy się o tą pożyczkę, gdzie procedura jest wielomiesięczna. W tamtym okresie województwo mazowieckie załatwiło bodajże ten problem w miesiąc czasu. Mhm. Czyli co, macie jeszcze jakieś możliwości? Bo tak jak z tego, co ministerstwo mówi, jeszcze jakieś możliwości macie? No, znaczy wtedy, jak gdyby realizując tą zapowiedź ministerstwa, żeby skorzystać z takiej możliwości, tak żeśmy zrobili. Skorzystaliśmy na podstawie kodeksu cywilnego tak zwanej subrogacji, czyli znaleźliśmy bank, który wykupił nasze zobowiązanie wobec właśnie Chemeco i rozkładając to na wiele, wiele dłuższych lat i rat, no spowodowało to, że te zobowiązania, też obciążenia roczne są dużo mniejsze niż te, które mieliśmy w związku z porozumieniem właśnie spłacać już bezpośrednio firmy. Odpowiedzieliście panu wojewodzie i... Odpowiedzieliśmy panu wojewodzie w terminie, który nam wskazał, więc w ciągu 7 dni i jutro mija 3 tygodnie od momentu złożenia tego pisma i na razie czekamy. Ale są jakiekolwiek sygnały? Nie, na razie nie ma. Nawet na zasadzie dotarło, dziękuję bardzo? Nawet tak. To co będzie dalej? Pan wojewoda może to przyjąć do wiadomości albo nie? Tak jak jest w tym piśmie zapisane, bo pan wojewoda dosyć precyzyjnie nam wyłożył całą wykładnię dalszego postępowania w tym przypadku, więc pan wojewoda po prostu pyta, żeby rozwiać jakiekolwiek wątpliwości i w momencie otrzymania informacji, jeżeli okaże się, że ta informacja rozwiewa te wątpliwości, czy też daje światło, nowe światło na odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, no to wtedy albo jeszcze dopytuje o pewne rzeczy, albo podejmuje decyzję związaną z procedurą wdrożenia tego wniosku do pani premier, albo myślę, że jest też trzecie wyjście, po prostu zanieca dalszych czynności. I pan się spodziewa którego? Nie mam pojęcia. Nadzieje, zwykłe, prywatna opinia. Znaczy, napisaliśmy biorąc tak dobrze, że uwagę, powinien dać spokój? Biorąc pod uwagę pytania, które pan wojewoda zadawał, które jak gdyby same w sobie pokazywały, że nie do końca ta ocena sytuacji jest właściwa ze strony województwa, i też nasze szczegółowe odpowiedzi pokazujące przyczyny, ale też pokazujące rozwiązania tej sytuacji, no myślę, że w pełni odpowiadają na te wątpliwości. Być może się pojawią jakieś inne nowe, no to wtedy oczywiście będziemy odpowiadać. Natomiast na te, które pan wojewoda zadał, myślę, że żeśmy odpowiedzieli w sposób bardzo precyzyjny i bardzo szeroki. Czyli póki co się pan nie pakuje? To znaczy nie pakuje się w tym sensie, że nawet gdyby pan wojewoda podjął taką decyzję, a pani premier ją wprowadziła,
no to nie jest decyzja obowiązująca z dnia na dzień, tylko jest jeszcze cała procedura odwoławcza, więc zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny, jak i Naczelny Sąd Administracyjny, więc pewnie parę miesięcy to by potrwało. No jak znam sądy administracyjne, to nawet paręnaście. A i w tym czasie nic się nie zmieni w starostwie. Nie, decyzja musi być prawomocna, żeby można było wprowadzić komisarz. Pan Piotr Wołowicz, starosta Górowski, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.